Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Marek Radziwoń, mój kolega uniwersytecki. Dzień dobry. Kiedyś, niegdyś dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie zwiedził Rosję wszerz i wzdłuż i będzie mi pomagał w rozmowie o książkach o Rosji. Przypominam, że ta audycja Siła Książki nie jest poświęcona jakimś nowościom, ale książkom, które w moim wyobrażeniu mogą zmieniać świat, bo jak czytamy dobre książki, to zaczynamy inaczej myśleć, a wtedy jesteśmy gotowi, żeby trochę i ten świat zmieniać. Miejmy nadzieję na lepsze. A więc dzisiaj zaczniemy rozmowę od dwóch książek, które jedna mnie przestraszyła, a druga mnie zachwyciła. Więc zacznę od tej, która mnie przestraszyła. Jest to Alberta Jabłowskiego książka Miasto Biesów o, wyobraźcie sobie Państwo, o religijności, sektach w Rosji, kulcie cara Mikołaja. Coś bardzo, bardzo dziwnego i egzotycznego. Przypomina to prawie kościół toruński i niektórych naszych hierarchów. I książkę Konstantego Usenki, Wykresy fal środkowej Wołgi. Brzmi to trochę dziwnie, ale jest to fantastyczna książka. Kogoś, kto, o ile pamiętam, urodził się w Rosji, później już był cały czas w Polsce, ale czuje kulturę rosyjską, ale tą kontrkulturę od dołu. Jeździ właśnie po środkowej Wołdze. Przypominam Państwu, to jest region tych republik tatarskiej i innych, gdzie dzieją się bardzo dziwne i ciekawe rzeczy. Narasta jakaś świadomość regionalna, a jednocześnie nośnikiem tej świadomości i samodzielności są czasem zadziwiające kontrkulturowe zjawiska. Ja te książki zestawiłem ze sobą, bo to są dwa bieguny Rosji. Dwa absolutne bieguny Rosji. To jest jakaś taka Rosja na prawo od Putina jeszcze. Nie wiem, czy to Marek się zgodzi, że to można powiedzieć na prawo, bo nie wiem, tak, co może być na prawo jeszcze od Putina. Ale może. A to jest jakaś Rosja, którą ja bym chętnie pokochał, no w ogóle bym się spotykał z tymi ludźmi. Razem byśmy na jakiś marsz wolności wyruszyli, czy to w Rosji, czy w Polsce, czy w Ukrainie. Więc Marku, moje pytanie, te książki gorąco polecam, gorąco, żeby czytać razem, dlatego że nam grozi moim zdaniem takie spojrzenie na Rosję bardzo jednostronne. Rosja odwiecznie straszna, się nie zmienia, trzeba z nią w końcu żyć, pertraktować, ale przecież się jej nie znosi, a w ogóle mam takie zdanie i powtarzam, że Polacy to są jak królik, który patrzy na węża, tym wężem jest Rosja, a my jesteśmy takim przestraszonym królikiem, ale nie wiemy, co z tym zrobić. No więc posłuchaj, wędrowałeś po tej Rosji, znasz ją. Powiedz, jak to jest z tymi dwoma biegunami? Ile jest tej Rosji jakiejś alternatywnej, fantastycznej siły, takiej oddolnej kultury, inicjatywy, a ile jest tych strasznych biesów? Czekanie na... jeszcze jest taka literatura, kiedyś kupiłem. Przepraszam, że jeszcze nim się dopuszczę do głosu. Jest taka literatura, która się nazywa Czekanie na Białego Cara. To ma być taki idealny car, taka ich utopia. Spotkałem takie książki, jak byłem w Moskwie, to nawet sobie jedną taką książkę, Czekanie na Białego Cara, bo nie wiedziałem, co to jest, kupiłem. Fantastyczne po prostu. To prawie jak, no już nie będę tych polskich porównań wrzucał. No więc powiedz mi, jak to jest z tymi biegunami tej Rosji? I właśnie dość mi się wydało zaskakujące zestawienie tych dwóch tytułów, a teraz, kiedy słuchałem twojego wstępu, to pomyślałem, że może właściwie to jest uzasadniony pomysł. Właściwie żyjemy w Polsce w takim przekazie informacyjnym dotyczącym Rosji. W dość szarym
i jednorodnym i powierzchownym pejzażu. To znaczy, właściwie kiedy mówimy o mediach w Polsce, także w dużej mierze o rzeczach niby pogłębionych, książkowych, to zazwyczaj Rosja jest synonimem Moskwy, Moskwa jest synonimem Kremla, Kreml jest synonimem Putina i właściwie wszystko to się sprowadza do jakichś prostych kwestii politycznych, a te dwie książki akurat pokazują Rosję inną zupełnie i Rosjan zupełnie innych. I obie opisują świat no, realny, takim jakim on jest. Kiedy mówiłeś o kontrkulturze, którą opisuje Usenko, zresztą to nie jest jego pierwsza książka i też nie pierwsza wydana zresztą w Polsce, trzeci chyba bodaj tytuł, który został na polski przełożony, więc ten autor jest już nieźle. Trzecia pozycja. Więc tak. Usenko jest w Polsce, powiedziałbym, przez czytelnika już nieźle zbadany. To pomyślałem, że może zamiast słowa kontrkultura lepsze byłoby pojęcie innego obiegu kultury. To znaczy my żyjemy właściwie w Polsce w takim przekonaniu i tak chyba u nas było, ale popraw mnie, jeśli byłbyś innego zdania, że poza kulturą oficjalną, to chyba też był czas PRL-u, poza kulturą oficjalną istniała jakaś kontrkultura, więc coś, co jest w kontrze, ale albo też jest jakoś podziemne, czy undergroundowe, no jeśli nie podziemne w sensie politycznym. Ty jesteś tak młody, że nie pamiętasz terminu drugi obieg. Nie, termin drugi obieg jest oczywiście zrozumiały, pewnie też dla osób, które tego nie pamiętają, ale poza drugim obiegiem w sensie politycznym, myślimy tu o jakimś polskim samizdacie, to jednak też obieg popkulturowy, że to się wszystko gdzieś odbywało w jakichś no w jakichś miejscach undergroundowych, nawet w sensie dosłownym undergroundowych. To, co obserwujemy w Rosji, to jest właściwie obieg, to nie jest obieg kontrkultury, tylko to jest obieg drugiej kultury. Tak jakby powstał obieg, który nie przejmuje się tym pierwszym zasadniczym oficjalnym. Co więcej, zjawiska drugiego obiegu nie muszą w Rosji jakoś wyraźnie odróżniać się estetycznie, a już tym bardziej ideologicznie. Nie muszą wreszcie, mogą też czasami korzystać, bo ja wiem, z oficjalnej, publicznej infrastruktury. To nie musi być underground w sensie ścisłym, dosłownym. Usenkę akurat interesują pewnie zjawiska marginalne, to znaczy nie marginalne tylko w sensie odbiorcy, ale prowincjonalne, poza, czy takie, które nie dają się przyciągnąć przez centrum, po pierwsze. No to wszystko toczy się oczywiście poza Moskwą. Tak. Takie, które nie dają się wciągnąć przez centrum i które nie są chyba też zainteresowane centrum, ale też które estetycznie tworzą jakieś inne nowe zjawisko, jakąś inną propozycję. Natomiast książka Jawłowskiego dotyczy takiego myślowego ciemnogrodu, który jest pożeniony z jakąś też dawną, starą wielkoruską tradycją, z dawną tradycją cesarską, carską, z marzeniem o imperium carskim, z marzeniem o konserwatywnej religii, czy właściwie to jest raczej wyobrażenie tych ludzi o tym, czym mogła być konserwatywna religia i konserwatywna religijność, ale też dwie rzeczy jeszcze chyba tutaj wymagają drobnej uwagi. Po pierwsze, Jawłowski pisze nie tylko o o jakiejś szalonej herezji i o szaleńcach po prostu, ale pisze też w dużej mierze o nowoczesnym Jekaterynburgu, prawda? To się wszystko, znaczy ta nowoczesność jakoś jednocześnie się splata z tym, co ci ludzie myślą. Pisze o centrum Jelcyna, pisze o tym, jak to centrum Jelcyna jest budowane, jak ono
wybiło się na niepodległość. Objaśnijmy słuchaczom, Centrum Jelcyna, właściwie takie muzeum reform rosyjskich lat 90. powstałe po roku 2000, jak gdyby to ostatni pomnik wdzięczności Putina dla Jelcyna, tak by to można powiedzieć, ale jednocześnie już zepchnięte na bok. Tak, to jeszcze dwa słowa o tym centrum, ponieważ ono się cieszy poniekąd uprzywilejowanym, ale dziwacznym dość statusem w Rosji. To znaczy z jednej strony, jak zechciałeś powiedzieć, jest, no bo ja wiem, nieoficjalnym hołdem Putina dla Jelcyna, czy dla rodziny jelcynowskiej, powiedzmy, jako struktury, która sprawowała władzę w latach 90. i która wyniosła Putina na same szczyty w pewnym momencie. Jest to zatem Muzeum Reform, ale jest to też ważne centrum rozmaitych zdarzeń artystycznych i kulturalnych, które dzisiaj uchodzi za jedno z ciekawszych wysepek dla środowiska liberalnego. No ale też Jawłowski pisze sporo o samym nowoczesnym Jekaterynburgu, o tym, jak to miasto się zmienia i w ogóle jak zmienia się Rosja uralska i tuż zauralska. No dobrze, ale to jest o zmianach. Ostatnia kwestia dotycząca Jawłowskiego. On sam też jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i napisał, i takie rzeczy go interesują, on bywał w Rosji i właściwie ta książka jest dla mnie jakoś zaskakująca, to znaczy opisuje również nowoczesność Rosji. Nawet jeśli ta nowoczesność jest archaiczna, nawet jeśli jest ciemnogrodem, to jednak ona taka też dzisiaj jest poniekąd. Natomiast on sam jest też autorem interesujących tekstów i takich reportaży historycznych o szamanach jakuckich i o dalekim, dalekim szamańskim wschodzie rosyjskim. No, i tam się ujawnia jako prawdziwy antropolog. Tutaj no dobrze, ale to już jest szaman, co prawda jeden z tych szamanów jest super, bo usiłuje się dostać do Moskwy, żeby obalić wybrał się w taką pielgrzymkę. Tak, ale to jest już egzotyka może. Ale spójrzmy na to, że tak powiem, od tej strony tego kultu Mikołaja, ostatniego cara, który został wraz z rodziną zamordowany w Jekaterynburgu. Tak, i to jest miejsce obecnie kultowe i to jest jakby coś takiego, jakby część Rosji przeżywała jakąś absolutną traumę, że ten car został zabity, zamordowany, jakby w tym jakoś dla antropologa, ale właściwie dla psychoanalityka coś takiego, że nagle to się staje tak ważne po tylu latach komunizmu, a jednocześnie łączy się z jakimiś wyobrażeniami komunistycznymi. Czy ty się spotkałeś z tym, zapowiem, w Moskwie, w twojej pracy, w kontaktach z ludźmi, że ta śmierć Mikołaja jest czymś, co musi być przerobione, przemyślane, żeby... Nie wiem, tak jak mnie się to kojarzyło, może słusznie lub niesłusznie, ale z polską obsesją mówienia o powstaniach narodowych. Cały czas powracająca historia, bardzo silnie zemocjonalizowana i tak dalej. I tutaj to może jest bardziej skrajne w Rosji, ale to przedziwne, nagle przeżywanie śmierci cara. No dobrze, ale też nie możemy nadawać tej historii jakiegoś obiektywnego charakteru. To znaczy, jak powiadają Rosjanie, to jest temat szeroko znany w wąskich kręgach. A więc mówimy o jakimś sekciarskim myśleniu i o grupie ludzi, środowisku, które jest podatne na myślenie spiskowe, prawda? Mamy całe tomy rozmaitych wywodów dotyczących tego, czy rodzina cesarska istotnie została zamordowana. Właśnie tutaj żadne dowody nie grają żadnej roli, ponieważ one nie mogą wpływać na wiarę, prawda? Mamy całe mnóstwo rozmaitych samozwańców rozrzuconych po Europie i po świecie.
Nie powiedziałbym, a w każdym razie ty nie jesteś potomkiem cara. Nie jestem potomkiem i, dobrze, i nie pretenduję. Dobrze, okej, w porządku, dobrze, bo tak myślałem, że jednak się okaże tak. Ja sam oczywiście właśnie w takim najprostszym rozgraniczeniu na historię gorącą i na historię chłodną, czyli taką, która może mieć jakieś konsekwencje polityczne, nie została przemyślana, przerobiona i w literaturze, i w historiografii, i w ogóle w szerokim myśleniu społecznym. Historia gorąca, taka, która jeszcze dzisiaj coś spowoduje, prawda? I historia chłodna, no bo ja wiem, potop szwedzki został pięknie opisany przez wielkiego pisarza Sienkiewicza i właściwie nic z tym więcej już nie należy robić, prawda? Cóż to ma znaczyć w relacjach Warszawa-Sztokholm? No? Nie masz racji, to jest pomysł. Jest szansa na reparację? Słuchaj, ja to napisałem gdzieś 15 lat temu, jak ktoś mówił o tych reparacjach wobec Niemiec, to ja napisałem, że już idźmy na całość i za potop też reparacje. A, no właśnie, właśnie. I ostatnio to zostało przez kogoś z PiS-u sformułowane. No i więc dobrze, są, tak, więc... Mogą pójść na wszystko. Na wszystko, tak. I w tym sensie historia z zabójstwa rodziny cesarskiej jest historią chłodną. To znaczy tutaj już się chyba nic szczególnego nie może wydarzyć. Na to naturalnie nakłada się cała retoryka publiczna, państwowa, propagandowa, kremlowska, jakkolwiek zechcemy ją nazwać. To znaczy z jednej strony słynne skrzydlate słowa Putina o tym, że rozpad Związku Radzieckiego był największą tragedią geopolityczną XX wieku w świecie, a z drugiej strony wyraźna retoryka, jeśli nie odwołująca się bezpośrednio do lat cesarskich, to w każdym razie do świetności imperium, a więc gdzieś, bo ja wiem, do jakichś cesarskich lat połowy XIX wieku, tak byśmy to mogli ująć pewnie, najgrubiej ociosać, prawda? W tym sensie marzenie o rodzinie cesarskiej, która wróci, która być może żyje, która być może istnieje, być może są potomkowie, którzy gdzieś się ukrywali przez te, przeszło już 100 lat, ona gra z tym, absurdalna oczywiście, chora, spiskowa, ale ona gra gdzieś z tym marzeniem o Wielkiej Rosji jako o państwie, które jest skutecznym imperium. No i to, czy to nie jest tak, że trochę to jest taka gra, że tutaj są te sekty, tu wspomina się o carach, niedobrze, że Związek Radziecki upadł, ale Putin jest taką figurą właściwie nowego cara z Pasitiedem. Czy to się nie w taki psychoanalityczny sposób wszystko się w Rosji w części publiczności nie łączy. Przywracanie, przecież on przywraca wielkość imperium, ale nawet nie stalinowskiego, tylko po prostu imperium rosyjskiego odwołuje się do, stawia ten pomnik przy murach Kremla, prawda, chrztu Rusi, co się miało odbyć w Hersoniu i tak dalej, i tak dalej. Także cały czas te odwołania historyczne są niezwykle silne. One są silne rzeczywiście, one są wyraźne i głośne w retoryce propagandowej, ale nie jestem pewien, czy one są nośne. To w każdym razie, czy one coś istotnego znaczą dla obozu władzy? No to teraz takie pytanie. Czy ta... Ono kult cara jako świętego i tak dalej. Ale wiemy, że Kirył jest w pewnym, mówię, głowa kościoła prawosławnego w Rosji. Jest przecież w konflikcie, pewnego typu konflikcie z Kremlem, prawda? Druga rzecz, no, czasem to dotyczy tych prześladowań kościoła i tak dalej. No nie jest to taka, mimo że to są pewną większość tych hierarchów, to są oficerowie GRU, to jednocześnie jest tam i taka instytucja, która posiada pewną odmienność w stosunku do tych struktur władzy. Ale zostawmy to. Prawosławie. Prawosławnych zdaje się takich, co regularnie chodzą do cerkwi, tam jest
parę procent. Jak gdzieś nawet czytałem. 7 do 8 prawdopodobnie. Tak, prawda? Mhm. Czyli prawosławie rosyjskie jako kościół no, ludowy i tak dalej właściwie dzisiaj nie istnieje. No, w znacznie większym stopniu istnieje w Ukrainie, prawda? Jeżeli Ukraina stałaby się w pełni autokefalią na całym terytorium, to byłby to największy kościół prawosławny, prawda? Następny byłby rumuński, a rosyjski byłby trzeci, prawda? Co do wielkości nawet, no tak. Czyli jak ta skrajność, ten kult cara ma się do prawosławia jako religii, jako kościoła wschodniego. Czy to w ogóle jest rozdzielone? Czy to się przenika jednocześnie i ci hierarchowie gdzieś po cichu popierają ten kult tego Mikołaja? Czy im to przeszkadza z kolei? Nie, myślę, że nie przeszkadza. Kult cara jest dla kościoła prawosławnego, rymuje się chyba z poglądami kościoła prawosławnego na przeszłość. To znaczy, jeżeli rosyjska cerkiew prawosławna szukałaby jakiegoś wyraźnego źródła, do którego można byłoby się odwołać, jakiegoś fundamentu w przeszłości, to byłyby to czasy cesarskie właśnie. Inna rzecz naturalnie, że to jest jakby stwierdzenie, to jest truizm, wszyscy to wiemy, mamy na to twarde dowody, że duża część hierarchii prawosławnej obecnego kościoła prawosławnego, patriarchatu moskiewskiego oczywiście, była inwigilowana przez KGB, część hierarchów po prostu była współpracownikami albo wręcz pracownikami służb, a więc jest to właściwie struktura nafaszerowana no tym spadkiem, tym takim najgorszym siłowym spadkiem radzieckim. To by pewnie moglibyśmy powiedzieć, jeśli by szukać niezbyt może celnego porównania z polskim podwórkiem. Wyobraźmy sobie, że w latach 50. przewagę zdobywają księża patrioci i to, co działo się później w latach 60., 70. i 80. w polskim kościele katolickim, to są księża patrioci i innych w ogóle nie ma. W takiej sytuacji jesteśmy w patriarchacie moskiewskim. Przypominam Państwu, tym młodszym księża patrioci to są ci księża, którzy w latach stalinowskich pod przywództwem Bolesława Piaseckiego i takiej formacji Paksu przeszli praktycznie na stronę rosyjsko-komunistyczną tutaj w Polsce, zakładając, że komunizm jest zjawiskiem trwałym i z komuną trzeba się tak dogadywać, tak. A sprzeciwił im się Wyszyński i nawet z tego powodu odesłano go do Interny. Ale potem unikał rozmaitych rozliczeń, ale nie jesteśmy na podwórku polskim. Tak. Więc proszę Państwa, teraz Panią Joannę, która jest producentem naszego programu, poprosimy o chwilę muzyki, tak dla przerwy, ale pytanie, które ja chcę postawić Markowi, jest takie, czy ten prawosławie, na to pytanie odpowiesz krótko, stanowi w takiej formie, w tym głębokim kryzysie, obciążenie dla tych tendencji imperialistycznych Putina, czy nie? Jak krótko odpowiesz, to ci zadam drugie pytanie dotyczącego ósemki. Na ile silna jest ta kultura drugiego obiegu? I na ile ona wzmacnia lokalne tożsamości, a na ile przenika również do centrum? Na ile też widziałeś ją w Moskwie? Poprosimy o tą chwilę muzyki, żeby odetchnąć od Mikołaja, którego zamordowano. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż
siwe noce, siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Za co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. A na deser nadzieja ta. A na deser nadzieja ta. Dawno, dawno czemu? Dlaczego? To najważniejsze pytanie o i w historii. Czasem to przypadek, szczęście lub pech. Bywa, że genialny plan. Będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze, bez nudy, poza schematami, ponad podziałami i zawsze z intrygującymi opowiadaczami, często zupełnie nieznanych historii. Niekiedy w odniesieniu do bieżących sporów, a niekiedy w zupełnym oderwaniu, dla czystej przyjemności lub zwykłej ciekawości. W soboty o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Estera Fliger. Proszę Państwa, jest to pytanie, czy ten Kościół prawosławny w kryzysie, no Rosja niby ma być tradycjonalistyczna, ten tradycjonalizm ma Rosji pomagać, no ale ten Kościół prawosławny to słabeńki jest w sumie, prawda? No więc to obciążenie, czy ten kryzys, czy to nieistnienie autentycznego prawosławia w Rosji jakoś szerszego, to plus dla Putina, czy przeszkoda? Ty mi w przerwie odpowiedziałeś, żadna przeszkoda, ale to powtórz, bo z twoich ust brzmi to no, autentycznie. No, dobra.
ta najkrócej wypowiedzieć, oczywiście żadna przeszkoda, ale ta odpowiedź może wymagałaby drobnych uzasadnień. To znaczy, rzeczywiście w prawosławiu moskiewskim, w patriarchacie moskiewskim mówimy dosłownie o kilku, właśnie 7, pewnie 8% wiernych, którzy mniej więcej regularnie biorą udział w nabożeństwach i to by było w gruncie rzeczy wszystko. To znaczy w świętach, bo to nie chodzi o każdą niedzielę. To oczywiście, oczywiście, tak. Nie w mszy, czyli w służbie, mówiąc językiem prawosławnym, nie w służbie regularnie co tydzień w niedzielę, ale, ale w świętach, no dwa razy do roku. Tyle tylko, że masowość czy niemasowość Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu ma mniejsze znaczenie. To znaczy ta instytucja świetnie się trzyma finansowo i tutaj chyba... Wspomagana przez państwo. Wspomagana przez państwo i bezpośrednimi dotacjami i rozmaitymi zniżkami podatkowymi i monopolami państwowymi na... I pieniędzmi oligarchów. Na niektóre biznesy i wreszcie pieniędzmi oligarchów, które zdawałoby się nie są pieniędzmi państwa, ale w gruncie rzeczy są również pieniędzmi państwa, prawda? Po decyzjach, jakie zapadają gdzieś w administracji prezydenckiej. Jeśli patriarchat moskiewski i Kościół prawosławny mógłby być obciążeniem, no to może w takim sensie, że od co najmniej od 14 roku powiedziałbym, gwałtownie spadła atrakcyjność patriarchatu moskiewskiego wobec państw sąsiadujących, przede wszystkim Ukrainy. Natomiast nadal jest jednym z najważniejszych narzędzi prowadzenia polityki imperialnej i przedstawiania Rosji jako wielkiego imperium. W gruncie rzeczy jest legitymacją nie tylko polityczną dla... Moskwa nie jest tylko centrum politycznym, ale patriarchat moskiewski jest też legitymacją wielowiekowej tradycji. Oto tutaj jest prawdziwa stolica, prawda, w Moskwie właśnie, nie gdzieś na jakiejś wyobrażonej Rusi kijowskiej. Wszystko zaczęło się tu w Moskwie. To poruszyłeś temat Rusi kijowska, bo to termin wymyślony zresztą przez rosyjskich historyków w XIX wieku. Mają pecha, bo wtedy nie spodziewali się, że im się może urwać Ukraina, prawda? No dobrze, ale to skończmy z tym prawosławiem. Ta druga książka, też szybko odpowiedź, bo jeszcze mamy o dwóch książkach chciałbym jeszcze wspomnieć, ale ta kontrkultura, na ile ona będzie budowała tożsamości regionalne? Być może jest znacząca dla czegoś, dla być może jakichś procesów, które prowadzą do rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo to wszystko dzieje się tutaj o ósemki na Powołżu, prawda, tych, gdzie stosunkowo te mniejszości tatarskie i inne mają po 50% i, czy nawet więcej. A na ile jest to coś, co... I w ogóle na ile jest to walentne politycznie, na ile się to przebije? Czy też jest to taka fantastyczna nisza, którą można poznawać, w której jakaś część kultury rosyjskiej jest pielęgnowana, ta, gdzie jest poczucie wolności? A na ile się to może w pewnym momencie przebić do polityki i na ile ta sfera się poszerza ewentualnie i w pewnym momencie zobaczymy jakąś zmianę w Rosji? Raczej ta druga odpowiedź, czy zdecydowanie ta druga. To znaczy to jest zjawisko kulturalne i społeczne, w dużej mierze zjawisko, chociaż regionalne, to w dużej mierze zjawisko generacyjne, z którego nie chciałbym, żeby to pejoratywnie zabrzmiało, z którego w pewnym momencie się wyrasta. Z całą pewnością obieg kulturalny, o którym pisze Usenko, nie jest... nie będzie nośny i nie ma potencjału, bo ja wiem, secesyjnego, chociaż się dzieje w regionach. I nie ma również potencjału politycznego. Chociaż pewnie skupia ludzi, którzy traktują państwo jako zjawisko, traktują państwo jako instytucję opresyjną, ale z pewnością nie może być żadnym motorem zjawisk, bo ja wiem, secesyjnych na przykład. To chyba w ogóle, to jest w ogóle niemożliwe.
No dobrze, to teraz myślałem, że powiesz jednak, że oni wyjdą na ulicę, wyrzucą tego Putina. Nie, nie zrobią tego. Nie, będą zawsze grać w podziemiach na gitarach i to będzie wspaniała rzecz. Ale to wszystko. To są wszystko zjawiska generacyjne, chociaż bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze, ale to jednak zadam to pytanie. No dobrze, ale załóżmy, że w jakiejś konfiguracji Putin odejdzie kiedyś i te zjawiska, zjawi się jakiś drugi Nawalny. I czy wtedy to nie zacznie funkcjonować w takim innym wymiarze politycznym, że to znaczy, że to w tej chwili nie może zadziałać, ale to jest pewien potencjał w tym, czy nie? Bo ja wiem. Zbyt spekulatywne pytanie. Tak, tak mi się wydaje. No i myślę, że rodzaj, bo ja wiem, troszkę może pogłębionej federacyjności, tak, ale jakaś wyraźna secesja zdecydowanie nie. Chyba to. No to teraz porozmawiajmy o wcale nie hipisie. Ja chciałem tylko, tak, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że zjawiska, o których pisze Usenko, one nie chciałbym, żebyśmy mieli wrażenia, że to jest jakiś współczesny wybuch, że to są jakieś rzeczy dotychczas niespotykane. Każda generacja w Rosji miała takich właśnie, no powiedzmy już po polsku, drugoobiegowych artystów. Na przełomie lat 80., 90., właściwie nawet troszkę wcześniej, w drugiej połowie lat 80., w latach 83, 4, 5, 6, 7, w połowie lat 80., w Nowosybirsku działała taka wokalistka Janka Diagilewa, która właściwie jest słabo znana w Europie Zachodniej. To były czasy jeszcze bez nagrań. Ona zginęła w. Popełniła samobójstwo na samym początku lat 90., czy w 89 roku, jeśli dobrze pamiętam. I właściwie jeśli się dzisiaj odgrzebuje jej stare nagrania, one mają niewiarygodną siłę. Byłaby to, bo ja wiem. Powtórz nazwisko? Janka Diagilewa. Janka, są? Tak, można je pewnie znaleźć w YouTubie, jej piosenki, oczywiście nagrywane gdzieś na jakiejś marnej jakości VHS-ach w latach 80. Byłaby to, bo ja wiem, no jakaś taka, zabrzmi to może śmiesznie, ale mówię całkiem serio, jakaś nowosybirska Janis Joplin, znaczy to ma niebywałą siłę, to jest muzycznie ciekawe, ale przede wszystkim jako ekspresja poetycka nawet, jest bardzo ciekawe. Jestem głęboko przekonany, że gdyby Usenko znalazł się o to pokolenie, czy może nawet prawie dwa pokolenia wcześniej, też by odnalazł te zjawiska. Tak? Odnalazłby te zjawiska i kibicowałby Jance Diagilewej. Teraz będziemy chwilkę mówić o kimś, kto absolutnie nie jest hipisem, ale przypomina podobno hipisa, tak jak mi opowiadałeś, o Borysie Sokołowie, autorze książki Straszliwe Zwycięstwo. Prawda i mity o sowieckiej wygranej w II wojnie światowej. Książka, która mówi o strasznej polityce Stalina, no tych wszystkich, co to charakteryzują, to jego stwierdzenia, ludzi u nas mnogo, więc wysyła się ich pod ogień karabinów maszynowych, nawet nieuzbrojonych, żeby sparaliżować obronę niemiecką i tak dalej, prawda, to wszystko. I ten mit wojny ojczyźnianej, zwycięstwa w II wojny światowej i Rosji jako głównego czynnika tego zwycięstwa stanowi bardzo ważny element imperialnej, tej neoimperialnej ideologii Putina, prawda? Natomiast Sokołow właśnie absolutnie obala ten mit, pokazuje, jak on jest zbudowany z fałszerstw. Książka jest pełna statystyk. Ciężka lektura, pasjonująca, ale ciężka lektura. Powiedz, jak taki człowiek, który przecież musi być tam na marginesie, jak on, kto to jest? Powiedziałeś mi, że to taki, w pozytywnym sensie oszołom niemal, ale taki szaleniec, który pisze tak niesamowicie ważną książkę, która podkopuje ten mit neoimperialny. Mieszka w Moskwie, nie jest żadnym dysydentem, prawda, bezpośrednio, a jednak coś takiego czyni. Mm-hmm.
Już właśnie kilka spraw bardzo ważnych tutaj poruszyłeś. Pierwsza kwestia jest taka, że zanim przejdziemy do samego Sokołowa i może nawet nie tylko jego książki, ale również do samej tej postaci szalenie ciekawej. No to jest oczywiście wielka wojna ojczyźniana i zwycięstwo i to jest właściwie jedyne, co zostało w najnowszej dwudziestowiecznej historii Rosji jako ewentualny fundament, prawda? No nie mamy, ani to nie jest rewolucja, ani to nie jest ideologia marksistowsko-leninowska, tego wszystkiego nie ma. To wszystko jest na, powiedzmy też tamtym językiem, na śmietniku historii. W gruncie rzeczy Dzień Zwycięstwa i Wielka Wojna Ojczyźniana. Sokołow nie używa zresztą tego określenia i mówi o II wojnie światowej chętnie. To mogłoby być, chyba nie jest, ale to mogłoby być właściwie, no to pewnie jedyne spoiwo dla reżimu współczesnego i cementujące Rosję dzisiejszą. Sam Borys Sokołow, chociaż napisał książkę, o której dzisiaj mówimy, Straszliwe Zwycięstwo, a więc rzecz o, no gdzieś z historią militarną w tle, prawda, z drugą wojną, czy właśnie tą wielką wojną ojczyźnianą w tle, sam nie jest historykiem, ani tym bardziej nie jest historykiem wojskowości. Znaczy nie jest historykiem w sensie historiografa faktów. W bardzo młodym wieku napisał doktorat z historii, czy właściwie został kandydatem nauk, mówiąc z rosyjska. Doktorat, czyli naszą habilitację, obronił również bardzo szybko, w wieku 30 kilku, z literaturoznawstwa. I jest autorem kilku świetnych, naprawdę świetnych książek poświęconych literaturze rosyjskiej XX wieku i zwykle takim momentom, gdzie... Tłumaczone na polski. Tłumaczona jest na polski między innymi jego encyklopedia Michała Buchakowa. Świetna książka. Buchakowowi poświęcał sporo miejsca i sporo publikacji. Jeszcze chyba ze dwie czy trzy książki poświęcił Buchakowowi i losom rękopisu, losom wydania i całej historii, która całemu temu mitowi, który się ciągnie za mistrzem i Małgorzatą. A zatem jest człowiekiem, jest humanistą w najszerszym pojęciu. Jest... On się przyznaje w ogóle, że nie jest historykiem w tej książce. Tak, on właśnie to chciałem takie, powiedzieć. Nie jest... To jest takie bardzo kulturoznawcze, a jednocześnie z punktu widzenia historiografii może nowoczesne, bo to jest o narracjach, o tym jak się opowiada o historii, tak, a nie sama tak, faktografia. Tak, to właśnie tak. Próbuję powiedzieć, że on nie jest historykiem faktu. Natomiast ma świetny warsztat i literaturoznawczy i warsztat archiwisty, to znaczy po pierwsze umie świetnie syntetyzować materiały dostępne, opublikowane, no ale sięga też po rzeczy, bo ja wiem, wcześniej niepublikowane na przykład. I jest właśnie bardzo interdyscyplinarny w swoim pisarstwie. Jego powierzchowność to może ma mniejsze znaczenie, ale może też coś powie o też i sposobie jego pisania i o tym, jak wiele rzeczy może go interesować naraz, jak to jest interdyscyplinarny umysł. I naukowiec jest człowiekiem dużych rozmiarów. Mamy się przyjemność znać osobiście, więc mogę dwa słowa o tym powiedzieć. Jest człowiekiem dużych rozmiarów. Powiedzieliśmy, że nie jest hipisem, ale w powierzchowności coś jest. Wielka, siwa broda i olbrzymie włosy. Jest w nim coś... Bez wątpienia jest rzetelnym naukowcem, to znaczy jest prawdziwym akademikiem. Człowiekiem akademii. Z drugiej strony nie boi się, jakby to najcelniej ująć, nie boi się być niezrozumianym albo nie wstydzi się być niezrozumianym. Znaczy jest gotów do śmiałej tezy, która szłaby w poprzek, jeśli on ma silne przekonanie i uważa, że może je uzasadnić, udowodnić. Nie boi się postawić tezę, która szłaby w poprzek wszelkich dotychczasowych ustaleń. Być może historycy faktu mieliby jakieś uwagi do jego wyliczeń i statystyk. Być może literaturoznawcy potrafiliby coś dorzucić do jego wywodów na temat Buchakowa. Tym niemniej on
potrafi chyba połączyć ale taki... Może ja zaryzykuję coś, banalne stwierdzenie, że posiadam możliwość umiejętności syntetyzacji i nazywania tych syntez. Tak, tak, tak. Jest, i pisze świetne syntezy, oczywiście. Tak, 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 tak. To znaczy, potrafi spojrzeć na jakąś szeroką perspektywę. I te wyliczenia, które pojawiają się w tej między innymi książce, w Straszliwym Zwycięstwie, chociaż to nie jest również jego pierwsza publikacja duża, to nie jest jego pierwsza książka na temat II wojny światowej i na temat losu Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej w tej wojnie. On wcześniej już publikował na ten temat rozmaite rzeczy. Jest osobą, która nie stroni również od publicystyki, a więc chętnie zabiera głos publicznie. To jest i Nowa Gazeta, to jest i Radio Swoboda, no i jeszcze resztki innych liberalnych mediów. A zatem tak, jest bezsprzecznie świetnym syntetykiem i nie boi się dotykać tematów, które nie tylko obalają, jak zechciałeś powiedzieć, dotychczasowy mit, no, ufundowany na kłamstwach, przekłamaniach, manipulacjach, ale nie obawia się też dotykać spraw, których konsekwencje polityczne, prawne, mogą się właściwie odbić czkawką niemal natychmiast. Czyli wykazuje też sporo odwagi oprócz tego. Tak. Jest, bo naiwny na pewno nie jest. Jest osobą przenikliwą, nie naiwną i wykazuje się sporą odwagą cywilną. Proszę Państwa, zachęcam do tej książki. Jest bardzo gruba. To jest chyba zachęta, bo chyba wszyscy Państwo przeczytali Tokarczuk, Księgi Jakubowe, 1000 stron, prawda? No to lecimy do księgarni po grube książki. A ja chciałem wspomnieć o jeszcze jednej książce, z którą też miałem pewną przygodę, mianowicie u pewnej pani zobaczyłem na książce taką książkę Taniec z tytułem Taniec Nataszy. Tak sięgnęłem po nią. Ona mówi, zobaczyłem to w księgarni. Myślałam, że to jest taka powieść, wiesz, Taniec Nataszy to ten. Ale to jest dopiero jak to kupiłam, to zobaczyłam, że to jest akademicka praca z dziejów kultury rosyjskiej. To nie jest powieść, wiesz. Rzeczywiście to nie jest powieść, proszę Państwa. To jest jedna z wspanialszych książek o historii Rosji, jakie przeczytałem. Włocha Orlando Figesa. Książka, którą polecam każdemu, kto się w Polsce interesuje Rosją. Bo ta książka pokazuje, jak Rosja nieustannie usiłuje się wydobyć z tego, co jest takie straszliwie rosyjskie. Usiłuje się reformować. To się nie udaje. Ale wciąż te próby są ponawiane, a jednocześnie pokazuje, że ta kultura XIX-wieczna rosyjska, nie tylko kultura, ale pewna dynamika przemian była ogromna. Że ta nasza przekonanie takie, żeśmy zawsze mieli przewagę cywilizacyjną nad Rosją, no to należy się nad tym mocno zastanowić, prawda? Kto tam miał, czy to Konfederacja Barska miała taką przewagę myślową, cywilizacyjną nad tym, co się działo w Rosji w tym czasie i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem to jest książka niezwykle cenna. Również polecam wszystkim panom i paniom, którym się podoba tylko tytuł Taniec Nataszy. On jest atrakcyjny, ale to chodzi o taki epizod z wojny i pokoju. Był taki pisarz rosyjski, który napisał taką książkę. Walter Rutte. Tak, tak. I powiedz mi, to jest ostatnie pytanie, masz niestety bardzo mało czasu, żeby na to odpowiedzieć. Jak to jest, że my wciąż tą Rosję widzimy w przestrzeni całej historii z takim poczuciem wyższości?
A przecież ta Rosja nas pokonała. Ta Rosja w XIX wieku i rozwój, no właśnie to również cywilizacyjny, przemysłu, państwa opartego już nowoczesne zasady, urzędników i tak dalej, jakby to również nie łączyło się z Syberią, Syberią i tak dalej, więzieniami. No przecież to była kolosalna przewaga nad tym, co Polska swoją myślą z sobą reprezentowała. Jak to jest? Jak jest ten stosunek Polska-Rosja? Jak to dzisiaj czytać? Jak dzisiaj czytać historię Rosji? Czy ona jest tylko straszna, czy też ona wciąż zawiera w sobie pewne takie sprawności cywilizacyjne, których w żadnym wypadku nie należy lekceważyć? Nawet jeżeli to jest Rosja, która nam z pewnością zagraża. Przepraszam, na koniec takie pytanie straszliwe, ale wiesz, no. Właśnie jakbym zadał na początek, to. Otwiera się przed nami ocean cały z takim pytaniem. Ale to tylko po to, żeby Państwo sięgnęli do tej książki. Koniecznie. Po pierwsze, zatem obserwujemy pewnie od. W literaturze rosyjskiej od końca XVIII wieku, no może lat 10., 20., XIX wieku, eksplozję kulturalną, literacką, artystyczną, eksplozję kulturalną w Rosji. Chociaż, jak powiadał Nabokow, literatura rosyjska należy do najmniejszych literatur świata, to tylko 25 tysięcy stron. Jak on to skrzętnie wyliczył. A jednocześnie te niezwykłe dokonania literackie, artystyczne, myślowe, intelektualne, filozoficzne nie wsiąkły w grunt, moglibyśmy powiedzieć, prawda? To znaczy one gdzieś stają w pół drogi do obywatela. One zostają gdzieś w swojej wąskiej, może nie intelektualnej, bo to jest pojęcie ze świata zachodu, inteligenckiej, w swoim wąskim, inteligenckim kręgu. I być może stąd wynika nasze poczucie wyższości. A o tym poczuciu wyższości, nawiasem mówiąc, interesująco pisał też, interesująco pisano, analizując relacje Kościoła prawosławnego Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim i tego, czym, jak katolicy wschodni, czyli Polacy, prawda, są postrzegani jako są postrzegani przez Rosjan. No ale za nasze poczucie wyższości to jak trudno odpowiadać. Ja bym tylko powiedział, że jesteśmy zwykle skłonni do takiego, myśląc o historii Rosji, ale także Rosji współczesnej, do dość prostego dualizmu, to znaczy z jednej strony mamy Rosję czerwoną, a więc no to co jest to, co owocuje dzisiejszym reżimem kremlowskim, prawda? A z drugiej strony Rosję białą. Otóż istnieje jeszcze cała tradycja, ta tradycja przegrała, czy powiedziałbym optymistycznie przegrywała jak dotychczas. Trzecią drogę, prawda? Czyli Rosję nieimperialną, Rosję liberalnej demokracji i jakkolwiek nie mamy milionów takich wyborców rosyjskich w tej chwili, to mamy bardzo poważną myśl polityczną i kulturalną, która taką Rosję projektuje. I w zrozumieniu tego zjawiska możliwej trzeciej drogi Rosji radzę tą książkę Taniec Nataszy Orlando Figesa. Proszę Państwa, następnym razem, następny czwartek, opowiem o tym stosie książek tutaj. Ja byłem w Berlinie. Poszedłem do wielkiej księgarni na Friedrichstrasse, a tam jest jeszcze wielka księgarnia, wewnątrz tego księgarnia angielska. Nakupiłem tych książek ochrony. Niedobrze, że to pokazałem, bo nie wiem, co powie na to moja żona, ale opowiem Państwu, jakie są
książki tam leżą po prostu na półkach. A uważam, że chodzenie po dużej, dobrej księgarni to takie jak i rozmowa z taksówkarzem. Wiadomo, że taksówkarze to są najlepsi po prostu, najlepsi socjologowie. Wiedzą, co się dzieje. Tak samo chodzenie po takiej księgarni to jest patrzenie właśnie, jakie są trendy intelektualne. Jakie są trendy intelektualne w Berlinie i w tej angielskojęzycznej literaturze importowanej do Niemiec. Ja Państwu następnym razem opowiem. A teraz właściwie zbliżamy się do samego końca. Ja niestety nie mogę podziękować aktualnym sponsorom tej audycji, ale dziękuję wszystkim przyszłym sponsorom tej audycji, bo to jest ważne, żebyśmy byli sponsorowani, proszę Państwa, bo taka inicjatywa Kreset Obywatelski wymaga też obywatelskiego wsparcia i cały czas będę Państwu opowiadał o, tak tutaj na pasku Państwo mają tutaj właśnie, gdzie się rzucać, proszę o to wsparcie dla całego resetu. A ja tę książkę, proszę Państwa, kupiłem sam za własne pieniądze, podkreślam, mogę mieć trudności z własną żoną i następnym razem się spotykamy. Będąc w księgarni, ja przygotuję taki reportaż w wielkiej księgarni w Berlinie na Friedrichstrasse. 4 piętra książek. Wow. Dziękuję Państwu bardzo. I Markowi też. Dziękuję bardzo, dziękuję. Reset Obywatelski.